ma planety wprost odległej galaktyki, czyli z gwiazd matematyki. Mieszka u nas zbiór kwadratów oraz podzbiór tęgich walców. Mamy innych też mieszkańców. Stożki, rąby i trójkąty, cyfry, liczby, prostokąty, koła, sześciany, kwadraty. Ma planeta zróżniczkuje, przecałkuje, pierwiastkuje. Ma planeta zróżniczkuje, przecałkuje, pierwiastkuje. My kosmici, Pi i Sigma, dwa ma planetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej paki. Sigmo, na co my czekamy w tych niewygodnych, materialnych postaciach? Jak to na co? Na kolejny rozkaz z matplanety. To dlaczego monitor się nie odzywa? Może są jakieś zakłócenia w matprzekazie? No tak, ale nudno. O, wiesz co, Pi? No. Chodź, pogramy sobie w coś na matfliperach. O, dobrze, zagrajmy. Czekaj, ale w co zagramy? Może w zbiory. O, zgoda, w to jestem świetny. A znowu się przechwalasz jak zwykle. A moje figury piegowate. Jakie? Co masz na myśli, Sigmo? Właśnie przeglądałem słownik wyrazów ziemskich i ten mi się najbardziej spodobał. Piegowaci są ziemianie, którzy mają twarze w kropki. Ziemianie w kropki? Żartujesz chyba. Grajmy ręce. O, piegowate, piegowate! Trójkąty! No więc, czyje są te figury? No, moje! Przecież moje są wszystkie trójkąty! Nieprawda, bo trójkąty piegowate są nasze! Jak to? Czekaj, zaraz, zaraz. Trójkąty piegowate są częścią wspólną zbioru trójkątów i zbioru... figur piegowatych, a więc remis. Gramy dalej. Ale w co? No może w kolorowe koła? Ech, nie, to nudna gra. W zaczarowane trójkąty? No, nie, w trójkąty ja już nie gram. No to może w zwariowane kwadraty? Zwariowane kwadraty też nie, bo też zawsze ty w to wygrywasz. Nie, to nie. Och, ależ nudno. Ciekawe, co teraz robi ziemianin. Och, ten przynajmniej nie wygrywa ze mną w każdą matematyczną grę, jak ten zarozumiały Sigma. Sigmo, a może byśmy tak zeszli na ziemię i zanieśli tam trochę matematyki? Co? Nie bądź taki niecierpliwy. Poczekaj na rozkaz z matplanety. Kiedy monitor już tak długo się nie odzywa. Zupełnie nie jesteś ciekawy, co robi nasz znajomy ziemianin? A można by to łatwo sprawdzić. Wystarczy nacisnąć ten guzik. Znowu chcesz zarobić na wścibski nos krasnoludka? Wielbłąd
do zbioru zwierząt dzikich. Świnia, oczywiście do zbioru zwierząt domowych. Pantera do zwierząt dzikich i lew do zwierząt dzikich. Krowa do zwierząt domowych. Koń też. No i pies też. Ale gdzie jest słoń? Może zostawiłem go w drugim pokoju? Słoń? A co to znaczy słoń? Zygmo! Zygmo! Ty tu tracisz czas na zabawy, a tymczasem ziemianin potrzebuje naszej pomocy. Szuka brakującego elementu pewnego zbioru. Czyżby nadszedł nowy rozkaz z Matplanety? Oczywiście! Monitorze! Jak to się stało, że nie słyszałem monitora? Ojej, byłeś taki zajęty, że nie chciałem ci przeszkadzać. Ale dlaczego mnie nie zawołałeś? Szkoda czasu, trzeba spadać na ziemię. To spadajmy. Takiego narobiłeś zamieszania, że nawet nie zdążyłem cię spytać, jakie zadanie mamy wykonać. Jakie zadanie? Szukamy słonia. Słonia? Cóż to takiego, słoń? Jak to nie wiesz? A ja liczyłem na ciebie. Och, myślałam, że już pozjadałeś wszystkie rozumy na tych wykładach z ziemiologii. No to ci historia. Co my teraz zrobimy? I jak to monitor nie dał ci żadnych wskazówek? Nie! Całe szczęście, że mam przy sobie informer. Informer, to wspaniale! A na ile pytań jest zaprogramowany? Według systemu siódemkowego na 7, to znaczy, że każde nietrafne pytanie odbiera nam jeden punkt. To znaczy, że możemy zadać tylko 7 pytań? I 7 nietrafnych, czyli takich, na które odpowiedź nie daje nam informacji o poszukiwanym obiekcie. A trafnych? A takich możemy zadać nieskończenie wiele, bo nie tracimy wtedy punktów. Myślisz, że się zmieścimy w 7 pytaniach? No, mam nadzieję. To dla nas jedyna szansa, skoro ty nawet... Och, daj już spokój. Lepiej zaprogramuj informer na wiadomości o słoniu. Hasło słoń. Już można zadawać pytania? Ale trzeba zadawać odpowiednie pytania. Czy słoń potrafi rozwiązywać zadania matematyczne? Zmarnowałeś pytanie. Co nas obchodzi, czy słoń potrafi rozwiązywać zadania? W ten sposób nie znajdziemy słonia. Ojej, nie nudź. Zostało jeszcze 6 pytań. To bardzo dużo. To bardzo mało. Jeszcze nic nie wiemy o słoniach. Jak to nie wiemy? Wiemy, że nie potrafi rozwiązywać zadań matematycznych. Ciekawe, czy słoń... Cicho! Nie zadawaj pytań bez porozumienia ze mną.
Tym sposobem nigdy nie dowiemy się niczego, co by nam pomogło odnaleźć słonia. Och, jak mamy odnaleźć słonia, skoro oprócz tej zieleniny nic nie widać? To musimy się przenieść gdzieś wyżej. Użyjmy mat zaklęcia. Tak, ale dzisiaj wyjątkowo trudno mi coś zrymować. Ty spróbuj. Mat zaklęcie tam nas goni, gdzie nic słonia nie zasłoni. Och, Sigmo, a może tu jest słoń? Może on tu lata? Oto możemy spytać informera. Czy słoń może latać? No i co? Pytanie nietrafne. Znowu straciliśmy jeden punkt. A widzisz? Tobie też się nie udało. Jest 1-1. Wykorzystaliśmy już 2 pytania i ciągle jeszcze nie znamy żadnej cechy słonia. Ale skoro on nie lata, to musimy go poszukać na ziemi. Ale hałasuje. Och, już wiem. Teraz moja kolej. Ja zadaję pytanie. Czy słoń potrafi wydawać dźwięki? Brawo, Pi! Brawo, nareszcie trafne pytanie. Odgadłem cechę słonia. Ojej, ale ten, co tu hałasował, to już uciekł. Słuchaj, Sigmo, a gdzie możemy znaleźć na ziemi zbiór obiektów, które wydają dźwięki? Na ziemi taki zbiór jest bardzo liczny. Wszędzie je można znaleźć. Ależ tu ich nie słychać. No, musimy zmienić miejsce pobytu. Użyjemy mat zaklęcia. Droga mat planeto, oszczędź nam udręki szukania obiektów, co wydają dźwięki. A więc mamy szukać słonia wśród elementów zbioru obiektów wydających dźwięki. Może tam. Dziewczyno, masz się z nami. Cały świat oszalał już. Ty na ciebie przecież gramy. On też te szlokę czuć. Nie ma dnia bez rock'n'rolla, więc zawitać, zawitać. I kochamy czysty rock'n'rolla. A może ten? My nie możemy zgadywać. My musimy mieć pewność. Ale ja uważam, że to może być słon. Słyszysz, jak ryczy? Czy słoń ma 2 nogi?
straciliśmy punkt. Nietrafne pytanie. Oj, już wiem, czy słoń ma trzy nogi? Znowu nietrafne pytanie. To ileż ten słoń może mieć nóg? Czyżby... Czyżby słoń miał aż cztery nogi? I odkryliśmy następną cechę słonia. Słoń ma cztery nogi. Ojej, ale w tym miejscu zbiór obiektów wydających dźwięki i takich, które mają cztery nogi, jest pusty. W takim razie, Pi, zbiór słoni w tym miejscu jest też zbiorem pustym. W takim razie... Musimy go szukać w innym miejscu. To użyjmy mat zaklęcia. Mat planeto, wskaż nam do takich miejsc drogi, gdzie obiekty wydające dźwięki mają cztery nogi. Słoń będzie elementem części wspólnej zbioru obiektów, które wydają dźwięki i zbioru obiektów, które mają cztery nogi. Wyrażasz się nieprecyzyjnie. Na razie jeszcze nic nie wiemy. Jak to przecież ma cztery nogi? No, ale przecież nic nie mówi. Aha, ale w takim razie wśród tamtych obiektów na pewno jest słoń. O, one wydają dźwięki i mają po cztery nogi. Zaraz się przekonam, czy słoń jest maszyną. Znowu pytanie nietrafne. Straciliśmy w kolejny punkt. Słoń nie jest maszyną. W takim razie zbiór słoni w tym miejscu jest zbiorem pustym. Ale zaraz, jeżeli słoń nie jest maszyną, to czym w takim razie może być? Może być zwierzęciem. O! Czy słoń jest zwierzęciem? Trafiłem. Słoń jest zwierzęciem. Mamy trzecią informację. Sigmo, zaczekaj. Proszę cię, powiedz mi, co to jest to zwierzę. Znowu nie uważałeś na wykładach ziemiologii. Zwierzę to jest żywe stworzenie, które podobnie jak ziemianin musi połykać pewne przedmioty, żeby żyć. Zwierzęta jedzą. Połykać pewne przedmioty? A może słonie połykają także kosmitów? Ojej, ja uciekam! Pi, czekaj! Pi, przecież musimy wykonać rozkaz z mat planety. Jaki rozkaz? Nie było żadnego... Co ty mówisz? Nie, Pi? Nic nie mówię, nie, wszystko w porządku, ale to ty złapiesz słonie. Któż ci każe łapać słonia, Pi? C-
cóż ty się trzęsiesz jak dzielnik? Nic podobnego. Ojej, zobacz, Sigmo! To jest żywe! Je! Wydaje dźwięki! To na pewno są słonie! Ja uciekam! Pi! Pi! Pi, nie bój się, to nie słonie! Wprawdzie to są żywe stworzenia i jedzą i wydają dźwięki, ale nie mają czterech nóg, na których by się poruszały. To nie słonie! Sigmo! Sigmo jest! Słonie! O, tutaj! Słyszysz? Wydaje dźwięki. Chodzi na czterech nogach. Jest zwierzęciem. Spełnia wszystkie warunki. To jest słoń. Łap go! Oj, Pi! Nie gorączka się tak. Nie mamy żadnej pewności, czy to słoń. Och, Sigmo! Mam już dość całej tej wyprawy. O, już poleciał. Uciekł? Widzisz, to przez ciebie. Dlaczego go nie złapałeś? To był na pewno słoń. Trudno. W każdym razie w tej chwili zbiór słoni w tym miejscu jest zbiorem pustym. Musimy się przenieść gdzieś, gdzie jest dużo zwierząt mających trzy wspólne cechy ze słoniem. No to użyjmy mat zaklęcia. Mat planeto, nieś nas śmiało tam, gdzie zwierzęta mieszkają. To jasne. Słoń będzie elementem części wspólnej zbioru obiektów, które wydają dźwięki, zbioru obiektów, które mają cztery nogi i zbioru zwierząt. A więc to tutaj jest liczny zbiór zwierząt? Ojej! One też jedzą! Oczywiście, Pi. Wszystkie zwierzęta to robią. No tak, ten w prążki wygląda na takiego, co już pożarł liczny zbiór kosmitów! Co ty wygadujesz, Pi? Aha, więc to tak wygląda słoń. Trzeba to sprawdzić. A ile zostało pytań? Tylko dwa, ale musimy ryzykować. Czy słoń jest w prążki? Nietrafne pytanie. To nie słoń. Musimy gdzie indziej szukać. Ale przedtem muszę się dowiedzieć. Czy słonie jedzą kosmitów? Hurra! Nie jedzą! Zbiór kosmitów zjedzonych przez słonie jest pusty! Jestem bardzo zadowolony! Oj, Pi! Pi, coś ty narobił! Co? Zmarnowałeś ostatnie pytanie. Ojej, ostatnie. Och, to przegraliśmy z informerem. Och, to już nigdy nie dowiemy się, jak wygląda słoń. Słuchaj, Pi, informer wygrał, ale zostawił nam rozwiązanie. Wizerunek słonia. A więc to tak wygląda słoń. Prawdziwy słoń! Słoń! Musimy go prędko zanieść ziemianinowi. Matematyczne zaklęcie niesie słonia w prezencie. Dziwy słoń. Pewnie uciekł zoo. Ale duży. Mamo, mamy prawdziwego słonia. O, co się stało?
stało? Czyżby nie był zadowolony? Jak to przecież chciał słonia. Pij, coś mi się tu nie podoba. Mbaga, Sigma, mbaga, pij. Mbaga, Sigma, mbaga, pij. Musimy natychmiast wracać na pokład. Monitor nas wzywa. Ojej, mam złe przeczucie. Zastosujmy wersję awaryjną. Znikamy! Uwaga, uwaga. Nadszedł kolejny rozkaz z map planety. Jak to? Pij przecież. Czwarty rozkaz z map planety brzmi: odszukać brakujący element zbioru zwierząt dzikich. Ale przecież myśmy to zadanie już wykonali. Tak, tak, ziemianin już dostał za swoje. Przepraszam, dostał swojego słonia. Coś się niedobrego z tym monitorem dzieje. Podzespoły mu się rozklekotały, czy co? Tak, tak, masz rację, Sigmo, jak zwykle. Monitorze, wydałeś nam rozkaz po wykonaniu zadania zamiast przed wykonaniem zadania. Rzeczywiście, no. Ile się dziś czuję. Coś moje podzespoły mi to wspierają. Objawy wskazują na zakłócenia kolejności zdarzeń. Monitor jest chyba chory na chorobę zwaną dylatacja czasu. Masz rację, Sigmo. Ojej, tym razem mi się udało. Proszę czekać na następny rozkaz z map planety. Proszę czekać na następny rozkaz z map planety. Proszę. Pi i Sigma, dwa map planetyczne znaki, zbiór przyjaciół z jednej papki. Każdy z nas upodobania rozwiązuje wciąż zadania. Pyszna dla nas to zabawa. Zadanie to poemat najpiękniejszy we wszechświecie, wspanialszego nie znajdziecie. Na planetach z różniczkuje.